Halo, cześć, mam z tej strony przygody wędkarskie M&D. Dzisiaj pokażę Wam moje pudełeczko spinningowe, które zamówiłem na Allegro od firmy Alido, chyba tak to się wymawia, czy albo tak brzmi. Dobra, tak, zamówiłem sobie pudełeczko spinningowe, 40 chyba gum gama, no i pudełko Laurus. Do tego dostałem 10 przyponów, chyba to są stalowe, nie tak jak wcześniej wolframowe, tylko stalowe chyba są, ale nie jestem pewien, ale raczej tak. No ja oczywiście już odpakowałem to tylko pudełeczko i sprawdziłem, jak się przebija te rybki główko dzikowo, bo ja nigdy tego nie robiłem i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No ale pierwszy raz to robiłem, dlatego mi za bardzo nie wyszło. Trochę spogniecona rybka, ale poprawiłem te trzy bujkucia, tutaj jedno, drugie, trzecie. Tu pierwsze, drugie, trzecie. I tak. Dostałem też, to są chyba kopytka, tam są ripery i tu są twistery. O, i twister już mi się ładnie przebił. Dobra. No i tak, to z zestawu bardzo mi się podoba, dużo nie zapłaciłem za przesyłkę, więc zapłaciłem. No i tak, w zestawie są 6 kopytek, różne kolory, nie, to jest Reaper, przepraszam, a to po 5 rzeczy wszystkich było, tak, kopytka, 5 kopytek. Też 5 Reaperów i około 20 twisterów. No, później to pochowam. Teraz wam pokażę Reapery. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, bo pierwszy raz na spinning ostatnio szczupaka, tylko to wiem. Tak się prezentuje kopytka. Znaczy, no, nie kopytka, tylko Reapery. Bardzo fajne, gumowe, ładne. No i oczywiście twistery. To są, moim zdaniem, są bardziej na okonie, bo chyba tylko na okonie się dołapać. Takie malutkie, to patrzę, że na okonie, dobra. No i do tego dostałem główki dzikowe, różne rozmiary do każdego kopytka, ale niestety są wszystkie 5-gramowe. W sumie tyle z tego zestawu. W zestawie były właśnie przypony stalowe, 10 przyponów stalowych. Także nie musicie się martwić. Pudełeczko fajne, bo o, zgrabne, zamyka się ładnie. Tylko ja teraz byle jak to wkładam, dobra. To dłużym na bok. No i co ja zamówiłem jeszcze? Swingera zamówiłem. Otóż to działa tak, że to podpinamy pod podpórkę do wędki. To podpinamy pod swój sygnalizator grań elektryczny, a to pod żyłkę. I tak, to ma taką funkcję, że możemy, jak będzie za ciężkie, jak nie nastawiamy się na duże ryby, tylko na małe, to odkręcamy to i jest po prostu lżejsze o te kilka gram. I to też przykręcamy, to wszystko nie pasuje do siebie. Jak nie chcemy tego łańcuszka, to możemy też odkręcić. Ale ja będę się nastawiał na większe ryby, dlatego to dokładam. I nasze, nie wiem, jak się dokładnie nazywa, ale nasze trzymadełko. No i w sumie chyba każdy wie, jak wygląda przypon. To jest przypon, nie wiem dokładnie jakiej wielkości, ale mi się wydaje, że około 30 mniej więcej. No to chyba ten prawie największy. No i tak, z jednej strony ma agrafkę, z drugiej strony ma krętlik. I one mają wytrzymałość do... Niestety nie piszę do jakiej wytrzymałości. Dobra. I to było tyle, cały zestaw. Ten co dostałem, to się prezentuje tak. On był ładnie tutaj włożony do tego, ale ja nie potrafię tego włożyć i to tak było zamknięte, ale wszystko. No. A nie ma tego w pudełku, ponieważ siostra zamawiała dla swojego chłopaka, no i była ciekawa, co on dostał, no i otworzyła ten i to. Dobra, więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, elo!